Dzień dobry, dzień dobry. Życie w biegu, część 55. Jak widzicie, mówię do Was trochę z przyszłości. Jesteśmy już wprowadzeni. Natomiast materiał, który dzisiaj Wam pokażę, jest z przeszłości, bo w końcu jeszcze na kanale nie pokazałam przeprowadzki, ani pożegnania starego domu, ani house touru, także jeszcze trochę tych filmów będzie do momentu, kiedy nie zobaczycie, co tutaj się wydarzyło. Natomiast ja teraz jadę ze Stefankiem do przedszkola, a później opowiem Wam co nieco o naszej nowej kanapie, bo obiecałam, i o stylu we wnętrzach, który lubię najbardziej, bo pytaliście o to nieraz. Hello. Ale może najpierw tutaj. Przywieźliśmy już naszą ławeczkę i będziemy ją odnawiać za niedługo, bo teraz widać doskonale, jak bardzo zniszczona już jest. Ona była odkupiona od kogoś właśnie w takim stanie i nigdy przez nas nie odrestaurowana, także zabieramy się za to w przyszłości. Nagrałam dla Was materiał, w którym opowiadam Wam, co najbardziej inspiruje mnie we wnętrzach, ale w sumie nie nazwałam żadnego stylu tak w 100%, o którym opowiedziałam. Chyba z tego względu, że ja bronię się trochę przed nazywaniem tego, co w tych wnętrzach mi się najbardziej podoba, bo ja lubię mieszać jednak style. Mimo wszystko mogę powiedzieć, że są dwa style, które w designie, we wnętrzach podobają mi się w ostatnim czasie najbardziej. Jest to A. Nowoczesna klasyka. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Będę Wam ilustrować mniej więcej, o czym mówię. Żaba. I drugi styl we wnętrzach, który przekonuje mnie najbardziej, to Modern Mid-Century. Czyli to jest design z połowy XX wieku w nowoczesnej odsłonie. I te dwa style na pewno będę chciała miksować ze sobą w naszej przestrzeni. Jak to mi wyjdzie? Jeszcze nie wiem. Wiem, że jest to dość odważne podejście do tematu, bo nie jest to takie proste połączyć wszystko ze sobą tak, żeby grało i buczało, ale będę się starać. A teraz zapraszam Was na monolog o kanapie. Pytacie często, w jakim stylu chciałabym urządzić przestrzeń. I muszę Wam przyznać, że mam wiele rozterek z tym związanych. Jest jeden główny powód. Dzieci. Są dwa style, które mi się bardzo podobają. Jeden jest zupełnie prosty, minimalistyczny, jasny. Wszystkie przestrzenie, w których jest dużo światła, dużo bieli i drewna, to jest to, co kocham ponad życie, szczerze powiedziawszy. Lubię tą elegancję i prostotę w jednym. Natomiast podobają mi się również wnętrza, które są po prostu bardzo przytulne i takie z charakterem, które są niebanalne. Proste formy, czyli właśnie przestrzeń biała i drewno, jest ponadczasowe, ale jest to też takie trochę, według mnie, magazynowe. I mam takie poczucie, że choć te przestrzenie przemawiają do mnie najbardziej i kocham je całym sercem, to nie wiem tak do końca, czy dobrze by mi się w nich mieszkało. Inne przestrzenie, które bardzo mi się podobają, są skrajnie różne od tego, co powiedziałam w tym momencie, czyli
bardzo lubię, kiedy w przestrzeni pojawia się dusza domu. Czyli nie tylko jest to takie magazynowe podejście, magazynowe mam na myśli takie, wiecie, jak z gazety, podejście do przestrzeni, tylko lubię, kiedy jest ten charakter, ten pazur pokazany, albo przestrzenie, w których po prostu można zobaczyć, czym interesuje się dana rodzina czy osoby mieszkające w danej przestrzeni i które tak naprawdę odzwierciedlają trochę naszą duszę. Nie wiem, czy to nie jest zbyt wygórowane słowo. Podobają się kanapy jasne, białe, klasyczne i myślę, że takie jeszcze kiedyś w naszej przestrzeni się pojawią, ale na pewno nie teraz, bo nasze dzieci są pełne energii, są małe, mają 3 i 5 lat, brudzą wszystko, co się da i testują wytrzymałość każdego mebla w naszym domu, więc nasze meble muszą być mocne, trwałe i takie, które można naprawdę szybko wyczyścić albo na których nie znać tak mocno plam. I o ile ze białych ścian ciężko mi było zrezygnować, bo uważam, że to dodaje naprawdę dużo światła w domu, o tyle kanapę stwierdziliśmy, że wybieramy rudą. Kanapa została kupiona w sklepie All Modern. Nie mogliśmy jej wypróbować, co było największym minusem tego zakupu, ale okazuje się, że kanapa jest bardzo wygodna. I trzecia rzecz odnośnie tej kanapy, kolor. Nie jest on dokładnie taki jak na zdjęciach, czego się trochę spodziewałam, bo niestety bardzo ciężko oddać jest kolor na zdjęciu taki, jak jest w rzeczywistości, zwłaszcza kiedy nasza kanapa jest welurowa, czyli w zależności od tego, jak światło padnie, jak słońce zaświeci, czy postawimy tą kanapę przy świetle dziennym, czy przy świetle sztucznym, tak ten kolor będzie się zmieniać. I ma to swoje plusy i minusy, bo z jednej strony uwielbiam kolor naszej kanapy w momencie, kiedy pada na nią dzienne światło, o tyle w tym sztucznym no generalnie te uczucia odnośnie tego koloru kanapy mam trochę mieszane. Na pewno wiem jedno, sprawdza się po prostu idealnie w naszej przestrzeni. Dzieci przetestowały ją już na wszystkie możliwe sposoby i każdego dnia te próby po raz kolejny są wykonywane. Ile ta kanapa przetrwa, nie wiem. Na ten moment wydaje się, że jest faktycznie dobrze zrobiona, wygodna i spełnia potrzeby naszej rodziny. Nadaje temu salonowi zupełnie innego charakteru. Wcześniej był on taki, mam wrażenie, bardziej elegancki, a teraz stał się on dużo cieplejszy. Mamy szare szafki, szarą kuchnię. Ona jest dość zimna w odbiorze, więc zależało mi na tym, żeby ta plama koloru była mocna w tej naszej przestrzeni i żeby to ona tutaj bardziej zdominowała cały salon. No i prawda jest taka, że kupując taką kanapę, dość mocno sobie utrudniliśmy życie, bo dobieranie dodatków do niej jest naprawdę bardzo trudne i szukanie rozwiązań, które będą zarówno pasowały do kanapy, do kuchni, do tych drewnianych elementów, które cały czas chcemy, żeby się pojawiały w przestrzeni, wcale nie jest takie łatwe. Widzę, że mówię już 7 minut. Także już kończę moje wywody. Będę Wam pewnie jeszcze nieraz wspominać o tych moich dylematach wnętrzarskich, co by tutaj zrobić, jak to upiększyć i jak to ze sobą zestawić, żeby to pasowało.
I już kończąc powoli ten film, chcę Wam pokazać zdjęcie salonu, który przekonuje mnie najbardziej. Proszę bardzo, widzimy tutaj dużo kolorów, ale z drugiej strony mamy też klasyczne rozwiązania, między innymi piękną brązową podłogę, białe ściany i przeszklone, piękne, w starym stylu, klasyczne, białe drzwi. Cały salon natomiast jest bardzo ciepły. Jest drewno, o którym wspominałam. Są książki, są piękne obrazy na ścianie. No, generalnie jest to połączenie dokładnie tego, co najbardziej podoba mi się w designie. Na kolejnym zdjęciu pokażę Wam, jak wygląda jadalnia z tego domu. Ma ona również piękny drewniany stół i po raz kolejny mid-century pojawia się w wersji krzeseł. Są tutaj też piękne zasłony nawiązujące do kolorem do tego, co mamy w kuchni. Żyrandol typowo z lat 50. No, wszystko jest naprawdę bardzo dobrze dobrane. Jeszcze, skoro już Wam pokazuję wszystkie moje inspiracje, to chciałam pokazać Wam, jakie kafelki tak naprawdę najbardziej na świecie chciałabym widzieć w mojej kuchni. Oto one, są one wyrabiane ręcznie. I no, po prostu szapoba dla osoby, która wymyśliła te wzory. Tutaj jest jeszcze druga wersja kafelek, która również bardzo mi się podobała. Niestety ich cena była powalająca, także może za kilka lat ten backsplash z tyłu będzie inny. I na koniec pokażę Wam donice. Opowiadałam Wam, że chcemy odgrodzić się od sąsiadów właśnie donicami. Oto one. Tutaj są jedne w wersji białej i takie dwustopniowe. Bardzo przekonuje nas ta forma i możliwe, że faktycznie sami takie wykonamy. A tutaj jest nowoczesna odsłona. Ja to nazwałam donicami, ale to jest taki murek, w którym jest ziemia i do którego można zasadzić właśnie jakieś rośliny. Także to jest druga odsłona tych ala donic, które chcielibyśmy u siebie mieć. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękuję Wam za troszkę krótszy film, ale mam nadzieję, że treściwy. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Pa, pa!